Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dlaczego specjalny odcinek? Ano dlatego, że po 20 odcinkach dość regularnych z gośćmi i moich odcinkach solowych postanowiłem zrobić eksperyment na SGH, gdzie miałem okazję być w ubiegłą sobotę. Była bardzo fajna atmosfera, byli bardzo fajni, młodzi, ambitni ludzie, a ja miałem ze sobą sprzęt, bo mam go prawie zawsze ze sobą i zaproponowałem po swoim warsztacie, wystąpieniu, jakkolwiek to nazwać, myślę, że bardziej warsztacie, zaproponowałem, czy nie chcieliby wziąć udziału w nagraniu właśnie takiego eksperymentalnego, specjalnego odcinka podcastu, żeby zobaczyć, co to jest, jak to się robi, a jak to później słychać, czyli ci, którzy nagrali się, ci, którzy udzielili wywiadu, opowiedzieli trochę o swoich wrażeniach z tej konferencji właśnie, będą mieli wkrótce, czyli już dziś, okazję posłuchać tego, jak mówili, o czym mówili. I słuchajcie, mnie osobiście, zanim wam puszczę już wywiad z tymi wspaniałymi trzema osobami, tych osób tam było trochę więcej, ale nie było tak naprawdę dużo czasu, żebyśmy mogli porozmawiać z wszystkimi. No, po pierwsze, uczestników było zbyt wielu, bo chyba było, jak dobrze pamiętam, około 30 osób. A po drugie, zaraz po mnie była prelegentka, która jako pierwsza zajęła głos, czy zabrała głos w tym właśnie specjalnym odcinku podcastu. Była to Karolina. Po Karolinie opowiedział również z dużymi emocjami, z dużą energią w głosie opowiedział Maciej i na końcu Ola. I każdy z nich w pewien sposób wyraził swoje emocje, swoje wrażenia właśnie z tej całej konferencji, z tego wydarzenia, czy też w ogóle z wydarzeń tego typu, na które jeżdżą, na które chętnie wybierają się po to, żeby się nauczyć czegoś, po to, żeby się czegoś dowiedzieć od osób trochę bardziej doświadczonych, po to, żeby porozmawiać ze swoimi znajomymi, rówieśnikami, którzy również w podobny sposób podchodzą do tego typu eventów, do tego typu wydarzeń. Każdemu z nich z osobna i wszystkim razem dziękuję za to, że się zdecydowali, że zabrali głos, że podzielili się tymi wrażeniami, żebyście wy również mogli posłuchać, jaka jest nasza młodzież i żebyśmy, tak jak napisałem w jednym ze swoich postów, nie uogólniali i nie ulegali tym tendencjom, które mówią, ta młodzież jest leniwa, ta młodzież nic nie potrafi, z tej młodzieży nic nie będzie, Boże, jakie nasze losy straszne. Wcale tak nie jest. Po pierwsze, ta młodzież jest taka sama jak każda inna młodzież. Każde pokolenie ma osoby ambitne i każde pokolenie ma osoby, które takie ambitne nie są. Dlatego też nie jestem akurat zwolennikiem tego, żeby specjalnie traktować pokolenie Z, pokolenie milenialsów, pokolenie nie wiadomo jeszcze jakie. Każde pokolenie jest dokładnie takie samo i ulegamy tylko jakimś złudzeniom, ale to uciekam trochę, widzę na manowce, więc wracam teraz do konferencji, wracam teraz do Karoliny, Macieja i Oli. Daję wam ich posłuchać, żebyście zrozumieli i wyczuli tak naprawdę tą energię, jaką mieli w głosach, niesamowitą energię. To była naprawdę ich nieprzymuszona wola, to była jakby ich intencja, żeby tam być na tej konferencji, żeby się właśnie czegoś nowego nauczyć. Nikt ich nie zmuszał, nauczyciel ani rodzic. Oni tam po prostu byli z własnej woli i to wszystko słychać w głosach i to wszystko słychać było w trakcie wystąpienia, kiedy zadawali pytania, kiedy reagowali na moje komentarze i komentarze tych, którzy głos zabierali w trakcie warsztatów. Więc teraz zapraszam was do wysłuchania Karoliny, Macieja i Oli, a na koniec wrócę jeszcze na chwilę do was. Wszystkiego dobrego. Jestem tutaj z Karoliną, Maciejem i Olą na konferencji aktywnych i teraz chciałbym porozmawiać z wami chwilę o tym, co tutaj się dzisiaj działo. Jakbyś mogła powiedzieć, co tutaj robisz i jak ci się podobało? No więc co tutaj robię? Jestem uczestnikiem, ale też drugiego dnia mam przyjemność mieć własny wykład, co dla mnie jest bardzo dużym zaszczytem, ponieważ to jest takie moje małe marzenie z dzieciństwa. Jak zawsze mówiłam swojej cioci, która jest wykładowcą, że przed 30 albo koło 20 wystąpię na jakiejś uczelni wyższej i będę miała swój własny wykład. To mówiła, nie, bez studiów wyższych to zobaczę, że nie poprowadzi żadnego wykładu. Skończyłam niedawno 20 lat i mam dzisiaj swoją pierwszą możliwość wystąpienia. Gratuluję. W auli, więc to dzisiaj tutaj
robię i bardzo się cieszę, że tu mogę być, ponieważ faktycznie konferencja jest organizowana przez też moją bardzo dobrą znajomą Julię, która na początku też w ogóle nie miała zielonego pojęcia, jak to się robi, jak można i ile można tym zyskać, więc też jestem z niej bardzo dumna i też bardzo jestem szczęśliwa, że jest to ze środowiska, które zupełnie wcześniej nie prowadziło może konferencji i to jest zupełnie nowa oferta wśród tej oferty, której tak już jest ogromna, zwłaszcza w Warszawie. Świetnie, ale kurczę, jestem zaskoczony tym, jak teraz zaszczeliłaś mnie tymi słowami. Masz taką łatwość mówienia, to przepraszam, nie dziwię się, że będziesz tutaj za chwilę występować. A powiedz jeszcze, jak ci się podobało wczoraj i dzisiaj. Bardzo mi się podobało. Wczoraj było kameralnie, ale też zależy dla kogo jest, jakie grono odbiorców dla kogo jest dobre. Dla mnie jest każde grono odbiorców, nawet jeżeli byłaby to jedna osoba, to jest świetnym grono odbiorców. Bardzo mi się podobało, bo było rozmaicie. Mieliśmy świetny wykład, takie spotkanie z trenerką, coachem, która nie dość, że nas bardzo zachęciła do tego, wskazała taką ścieżkę, to też zainspirowała do tego, że nie możemy bać się zmian. Mhm. I faktycznie ja się zgadzam teraz z tym, jakiś czas temu przeczytam cytat, że faktycznie życie polega na tym, że trzeba się dostosowywać do zmian albo akceptować te zmiany i może w jakiś sposób się już teraz bardziej z tym zgadzam, niż je neguję, bo faktycznie te zmiany trzeba akceptować, a nie odrzucać, bo wtedy jesteśmy w takim momencie stop. Więc wczoraj bardzo mi się podobało, także było wystąpienie Piotra Wasilewskiego, który mógł nam powiedzieć o młodzieżowych radach, ale ponieważ my się z nim znaliśmy personalnie, to już to znacie. Większość z sali, to już to znamy, ale też Piotr umiał dobrze dostosować swoją wypowiedź, super, tak żeby 50 raz tego po prostu nie powtarzać. Świetnie, no to bardzo się cieszę. A to, co ja mówiłem, jakoś dotarło coś? Tak, do mnie bardzo dotarło i też było dla mnie inspirujące. To teraz wiesz, bo musisz powiedzieć, bo ego mi musi urosnąć. Nie? To może urosnąć i to na pewno bardzo, bardzo duże, jeszcze wyższe. Tak, dla mnie to było bardzo inspirujące, bo sama czasami jako bardzo minimalnym doświadczeniem mogę gdzieś pojechać i chociażby w Malborku opowiedzieć o tym, jak wystąpić publicznie, żeby się nie zestresować. Super. Sama mam jakieś po prostu metody, bo po prostu przed maturą pomagałam ludziom albo swoim znajomym i dla mnie to jest inspirujące, że za każdym razem na takich wykładach słyszę zupełnie coś innego, więc dla mnie to jest duże doświadczenie i gratuluję też panu, że w sobotę po południu nas pan tak zachęcił, że chcieliśmy tego słuchać. Wy już tu byliście. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Ja również to, dziękuję. Tak jak powiedziałem, jestem pod wrażeniem tego, że tak ładnie mówisz. Jestem pod wrażeniem tego, że jesteś tutaj dzisiaj w sobotę przy pięknej pogodzie na SGH. No i tak naprawdę myślę, że to może być jakiś kierunek dla ciebie, nie? No, myślę, że jest to jakiś kierunek, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Ja również dziękuję. Super, to teraz mamy... Dobra, przedstaw. Maciek, tak. Maciek. Mamy Macieja. Maciej też tu dzisiaj był na wystąpieniu. Mam nadzieję, że mikrofonu nie mam za daleko ani za blisko, tak nawiązując super, do dzisiejszego przemówienia. Tak, jestem tu dzisiaj, byłem tutaj wczoraj i mimo, że stricte nie jestem z Warszawy, bo jestem z województwa łódzkiego, to staram się właśnie na takich wydarzeniach dla młodzieży pojawiać się jak najczęściej i oczywiście nie żałuję, bo każdy ten dzień, czy wczoraj, czy dzisiaj wniósł coś nowego w moje życie i tak jak pan powiedział w dzisiejszej prelekcji, zapamiętuje się ten początek, koniec, może jakiś tam kwiatek ze środka, ale mam wrażenie, że zostało we mnie naprawdę dużo więcej, bo dla mnie takie wydarzenia są okazją do poznania naprawdę wielu osób i do zdobycia doświadczenia, które ja mogę w sobie powielać przez rozmowę z różnymi osobami i jest to po prostu dla mnie najlepsza forma nauki przez doświadczenie, przez rozmowę z osobami, które faktycznie wiedzą jak działać i które potrafią działać, ponieważ moją pasją jest również działanie na tym lokalnym swoim poziomie i zawsze staram się wnosić ten uśmiech na twarze tych osób, z którymi mogę w jakiś sposób działać i właśnie wczoraj kilka razy było poruszana była taka kwestia, że jeżeli my potrafimy sprawić, żeby na czyjejś twarzy pojawił się uśmiech, to jest właśnie ta cena, za którą my wszyscy chcemy działać. Super, świetnie. Powiedz, ty Macieju, przyjechałeś tutaj z Łodzi specjalnie na to wydarzenie? Między innymi jeszcze jest Noc Muzeów, na której dzisiaj się na pewno pojawię, ale tak, to był jeden właśnie z takich powodów, dla których się dzisiaj tutaj znalazłem. No to wielki szacunek, słuchajcie, bo pięknie. Żal byłoby nie przyjechać, naprawdę wiedzą, że tu jesteś. Dobra, dziękuję, super. Natomiast piękna pogoda na dworze. Ja dzisiaj miałem okazję pospacerować chwilę po Warszawie i nie zdziwiłbym się, gdyby aula była pusta, a dzisiaj naprawdę kilka osób było, które były wyraźnie zainteresowane. Ty byłeś jedną z nich i bardzo dziękuję tobie konkretnie za aktywność również, bo to też jest fajne, kiedy uczestnik aktywnie uczestniczy w tej prelekcji, wystąpieniu czy warsztatach, tak żeby też dowiedział się więcej, pogłębiał te pytania, które gdzieś się pojawiają, nie? Czy zadawał je w ogóle. Tak. Dzisiaj mówiłeś o autoprezentacji i ja też wiem z własnego doświadczenia, na pewno mniejszego, ale wiem, że bardzo, bardzo przyjemnie jest dla osoby, która
przedstawię się i prezentuję, jeżeli ta interakcja jest naprawdę na wyższym poziomie. Dlatego będąc uczestnikiem, starałem się, żeby ta osoba ze sceny naprawdę czuła komfort, ponieważ nie przyjechała tutaj, żeby się męczyć i żeby jakoś zachęcić te osoby, które są na tej auli, żeby cokolwiek powiedziały, tylko żeby one wyniosły coś z tego i żeby ta osoba, którą w tym przypadku byłeś ty, żebyś naprawdę się z tego cieszył. I ci dziękuję, że zauważyłeś tę moją aktywność. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za tą aktywność i poza tym, że to było świadome i planowane, to jednak te pytania były bardzo odpowiednie i twoje reakcje jak najbardziej na miejscu. Bardzo ci dziękuję za twoją obecność tutaj i za to, że mogłeś się podzielić wrażeniami. No to ja nazywam się Ola i... Super, to jestem Ola. I jakby moim zainteresowaniem takim ogólnym jest naprawdę aktywność społeczna, bo to jest coś, co ja lubię, co kocham i to staram się realizować na wielu płaszczyznach, choćby jestem młodzieżową radną. Super. Ja lubię takich ambitnych ludzi. Tak, wczoraj też była? Byłam, tylko że nie na całej konferencji, bo niestety mam też swoje obowiązki typu szkoła i musiałam poprawiać oceny. Okej, okay. Koniec roku się zbliża faktycznie. Tak, tym bardziej, że jeszcze przede mną wybory do liceum. Aha. Więc to... Czyli, a już wybrałaś? Tak. I co? Królowa Jadwiga. No to świetnie. To mam nadzieję, że to jakiś wysoki poziom. O, coś nam się tu czaska. Ale to tak słychać echo, bo jesteśmy na ostatnim piętrze SGH, więc może to nieść. Świetnie. Ty widziałem, też notowałaś. Co takiego ci utkwiło w dzisiejszym dniu? Między innymi to, żeby nie przepraszać, bo ja z tym mam naprawdę ogromny problem. Ja przepraszam za praktycznie wszystko, co robię. To i myślę, żeby też nie bać się. A wiesz, że możesz w niektórych przypadkach powiedzieć bardziej dziękuję niż przepraszam? Nie do końca. Więc czasami można spróbować powiedzieć dziękuję, że na mnie zaczekaliście, a nie przepraszam, że się spóźniłam. Aczkolwiek to jest kontrowersyjne i sam mam też swoje zdanie na ten temat, ale zbyt częste mówienie o tym, że się przeprasza kogoś za coś, też wpływa na naszą, samoocenę. Moja samoocena to... Nie, no słuchaj, występujesz teraz tutaj w podcaście, opowiadasz o tym, jak było na dzisiejszych warsztatach, czyli to już było jest taki super. Bardzo duży krok do przodu. To bardzo ci za to dziękuję w takim Nie razie. Nie ma za co. Super, dziękuję bardzo. Nie ma za co. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Co, prawda, że słychać? Słychać tą energię. Słychać, że byli tam z własnej nieprzymuszonej woli, że byli tam zainteresowani tym, co się działo zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia. Tam jest dużo emocji w tych głosach, jest dużo ambicji w tych młodych ludziach i wierzcie mi, to jest tylko próbka trzech osób, które zdecydowały się i na których mieliśmy czas, żeby z nimi porozmawiać, czy na które ja miałem czas, żeby porozmawiać, tak żeby nie zakłócać przebiegu całej konferencji czy tego etapu, który następował po moich warsztatach. Więc wczujcie się w to i zobaczcie, jaką mamy młodzież, przynajmniej tą część właśnie, która wyraża te ambicje poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach, którzy uczestniczą w wolontariatach, którzy uczestniczą pomagając nawet w sposób niezrzeszony. Słyszałem w międzyczasie od momentu, jak się tylko pojawiłem na konferencji i zacząłem się tym chwalić, to słyszałem już dużo bardzo fajnych opinii na temat młodzieży, tej właśnie bardzo pozytywnej, dobrej młodzieży i na tej młodzieży powinniśmy się koncentrować. Nad tą młodzieżą powinniśmy się pochylić i zastanowić, jak jeszcze możemy im pomóc, w jaki jeszcze sposób możemy dostarczyć im to, czego od nas oczekują, kiedy oczekują od osób, które są bardziej doświadczone. I ja jestem bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy, że mogłem wziąć udział w tej konferencji, podzielić się swoim doświadczeniem, porozmawiać tak naprawdę z tą młodzieżą, która tam była, to już prawie dorośli ludzie tak naprawdę, czy też dorośli ludzie, ale powiedzmy, że jeszcze z mniejszym bagażem doświadczeń, więc chętnie słuchali tego, co się do nich mówi, pod warunkiem, że były spełnione te rzeczy, o których mówiłem, czyli właśnie o autentyczności między innymi. Pierwszy odcinek specjalny podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Subskrybujemy ten podcast, to jest za darmo, będziecie wtedy wiedzieli o każdym nowym odcinku, a jeśli podobają Wam się odcinki tego podcastu, bardzo proszę Was o to, żeby w iTunes, jeśli oczywiście macie takie urządzenia, które obsługują, wyrazili swoją opinię poprzez gwiazdki, poprzez komentarz. Będę za to niezmiernie wdzięczny, a tak naprawdę umożliwicie również innym słuchaczom potencjalnie dotrzeć do tego podcastu kiedyś w przyszłości. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia już wkrótce, w piątek. Kolejny odcinek, tym razem z gościem. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.